Jednym z prelegentów dzisiejszych jest arcybiskup dr Joris Verkamen. Powinienem powiedzieć Joris August Odilius Ludovicus Verkamen. Zwierzchnik kościoła starokatolickiego w Holandii, arcybiskup Utrechtu i przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Od czasu swoich święceń biskupich aktywnie działa na rzecz zbliżenia ekumenicznego wspólnoty starokatolickiej z innymi wyznaniami, w tym z kościołem rzymskokatolickim i też anglikańskim. Jest członkiem Komitetu Centralnego Światowej Rady Kościołów. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że kogoś, kto jest, czy można porównać jego rolę do roli, tym jest dla starokatolicyzmu, czym arcybiskup Canterbury dla anglikanizmu. Daleka analogia, ale jest dla nas wielkim zaszczytem, że arcybiskupa Utrechtu, tak ważnej osoby dla kościołów starokatolickich, tutaj ją możemy gościć. Z kolei biskup Michael Andrew James Barrow jest biskupem kościoła anglikańskiego Irlandii, biskupem diecezji Cashel and Ossory, przepraszam za to, może niezbyt dobrze przeczytałem, jest to diecezja, jest prowincją kościelną Dublina. Wcześniej był dziekanem w Cork, został wyświęcony na biskupa diecezji, o której mówiłem, w 2006 roku. Nasze spotkanie będzie odbywało się, składało się z trzech części. Pierwsza część, bardzo krótka, każdego poproszę o krótką prezentację swojej wspólnoty wyznaniowej. Po 3 minuty na każdą osobę, z tłumaczeniem to może wyjść podwójnie. I zaczniemy historycznie od wspólnoty anglikańskiej, a potem do Unii Utrechtskiej. Druga część to będzie już większa wypowiedź na temat zasadniczy naszego spotkania, Kościół, jedność i wolność, spojrzenie na wysiłki ekumeniczne, na jedność w różnorodności. I najpierw poproszę o dłuższą wypowiedź po 5 minut dla każdej osoby, plus tłumaczenie, te razy dwa. Najpierw arcybiskupa Verkamena, potem biskupa Barrowsa. A trzecia część to będą ich odpowiedzi na Państwa pytania. Sądzę, że będą i bardzo ciekawe. Nasze spotkanie skończymy dokładnie za godzinę o 20:10. I wtedy zapraszamy, i wtedy czeka nas wszystkich nagroda w postaci bardzo pysznej kolacji na dole. Biskupie Michael, bardzo proszę o... Czym jest wspólnota anglikańska? Chcę powiedzieć, że jest dla mnie czymś szczególnym być tutaj w Lublinie. Having flown from Dublin, przyjechałem z Dublina. I realized the first letter of the two cities is different, but that is the only difference. Zauważyłem, że jest duża różnica, wielka różnica. And that's a symbol of how welcome and at home I've been feeling here. Tutaj poproszę brata jednak o pomoc, tak? Bracie. Już. Zmieniam się, tak. Chcę, żeby to było w takim języku doskonałym. Jedna różnica, to jest drugi klasy. Wiecie, że to jest klasy, to
I haven't said anything very sensible yet. I was just saying how welcome and at home we feel here, and coming from Ireland, I'm very conscious of the number of Polish citizens who live in Ireland. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy tutaj bardzo mile przywitani i pochodząc z Irlandii, jestem świadomy tej ilości obywateli, jaka tutaj mieszka w Polsce. And after English, Polish is the most frequently spoken language in Ireland. I oczywiście w Anglii mamy też bardzo wielu polskich obywateli, po angielsku polski jest najczęściej mówionym językiem w Irlandii. More people speak Polish in Ireland than speak Irish. Więcej ludzi w Irlandii mówi po polsku niż po irlandzku. To describe simply the Anglican communion of churches, which is not easy to do quickly. A żeby opisać wspólnotę anglikańską, nie da się tego tak szybko i łatwo zrobić. We are a family of autonomous national churches. Jesteśmy rodziną autonomicznych kościołów. In communion with each other. W komunii ze sobą. And for historical reasons with the Archbishop of Canterbury. I również w jedności z przyczyn historycznych z arcybiskupem Canterbury. The reason for the Canterbury connection is that Anglicanism has its roots in the Reformation in England. Anglikanizm ma swoje korzenie w reformacji w Anglii. And how the influence of Anglicanism spread from the then single kingdom of England and Ireland around the world through trade and colonization and missionary work. I później ten wpływ kościoła Anglii poprzez kolonizację, rozwój przemysłu i oddziaływanie reformacji przeniósł się do innych części świata. However, the connection with Canterbury is at this stage quite loose. Natomiast oczywiście to, co wcześniej powiedziałem, odnosiło się do więzów z Canterbury, ale w tej chwili ta relacja z Canterbury jest dosyć luźna. For nearly all the countries of the Anglican Communion, there is no longer any political connection with England. Ponieważ we wszystkich krajach, w których znajduje się Kościół Anglikański, nie ma już tych politycznych więzów z Anglią. And that would include the part of Ireland I live in. I to też dotyczy Irlandii, gdzie mieszkam. Save for our common membership of the EU. Dotyczy to też naszego wspólnego jeszcze członkostwa w Unii Europejskiej. And the Archbishop of Canterbury has no jurisdiction in any of the Anglican Communion churches. I arcybiskup Canterbury nie ma żadnej jurysdykcji nad jakimkolwiek innym kościołem w komunii anglikańskiej. Apart from the Church of England. Oczywiście z wyjątkiem kościoła Anglii. It is a primacy of honor first among equals when the bishops meet. Jest to prymat pierwszego wśród równych w momencie, gdy biskupi się spotykają. Prymat honorowy. Because of the history of the Anglican Communion, it is very small and rather weak on the mainland of Europe. Can you read, sorry? Because of the history of the Anglican Communion, Anglicans are very few on mainland Europe. Ze względu na historię wspólnoty anglikańskiej jest mało Anglikanów na kontynencie europejskim. They are mostly members of English-speaking diaspora congregations. Są zazwyczaj członkami diasporalnych parafii anglojęzycznych. And so we treasure our special friends who belong to churches on the European mainland. I bardzo cenimy naszych chrześcijańskich przyjaciół, sióstr i braci, którzy są w kontynencie europejskim. Those with whom we have ecumenical fellowship, of course, particularly the Roman Catholic Church. Tych, którzy mamy, z których mamy ekumeniczne, łączna z ekumeniczna przyjaźń i wspólnota, na przykład z Kościołem Rzymskokatolickim. And those with whom we have a relationship of full communion. Ale także z tymi, z którymi łączy nas pełna komunia. And for us that makes the old Catholics of the Union of Utrecht very special friends. I to czyni starokatolików Unii Utreckiej naszymi szczególnymi przyjaciółmi. We've had a relationship of communion for almost 100 years. Mamy tę wspólnotę, pełną wspólnotę od prawie 100 lat. I've probably nearly used up my time now.
prawdopodobnie już teraz wyczerpałem swój czas. So just a couple of other simple things about the Anglican Communion. I chciałem jeszcze powiedzieć parę różnych innych rzeczy dotyczących wspólnoty anglikańskiej. First of all, we haven't got a systematic theologian. Przede wszystkim nie mamy teologii systematycznej. We tend to be bound together by liturgy and by a common liturgical tradition which emphasizes that how we pray is also how we and what we believe. Jesteśmy związani wspólną liturgią, wspólnym przeżywaniem liturgii, co wyraża się w stwierdzeniu, że to co wyrażamy w liturgii jest to, w co wierzymy. And the second thing I'd want to emphasize, i druga rzecz, którą chciałem podkreślić, is that the experience of Reformation which shaped us, że doświadczenie reformacji, które nas ukształtowało, was not regarded as a radical break with the past, nie było przez nas postrzegane jako radykalne zerwanie z przeszłością, but rather as a renewal of the church, ale raczej jako odnowa kościoła. And so, paradoxical as it sounds, jakkolwiek to może zabrzmieć paradoksalnie, the thing we say most about ourselves is that we are both Catholic and Reformed. Rzeczy, które najczęściej o sobie mówimy, to, że jesteśmy jednocześnie katolikami i zreformowanymi chrześcijanami. And at that point I should stop. I w tym momencie chciałbym skończyć. Thank you. Dziękuję. It's an honor to be here, and for the second time I remember our very interesting conference 2 years ago, and learned to know at that time Lublin as a very hospital city, but also the city of tolerance, the city of dialogue, and the city of ecumenism. Bardzo się cieszę, bardzo jestem zaszczycony i jestem wdzięczny za to, że mogę być tutaj po raz drugi w Lublinie. Byłem tutaj 2 lata temu, doświadczyłem gościnności tego miejsca, Lublina jako miasta tolerancji i dialogu. Jako starokatolik czuję się tutaj w tym miejscu, jak u siebie w domu. Now about our communion. Although the Church of the Netherlands is much older, and I will come back to that point. The name of Old Catholic or Alt Katholisch appeared only during the 19th century. Mimo tego, że Kościół w Holandii jest znacznie starszy niż sama Unia Utrechcka, nazwa starokatolicki pojawia się w XIX wieku. It was the name of the movement against all those kind of Roman novelties, as there was the Immaculate Conception and the infallibility of the Pope. Był to ruch protestu przeciwko wszelkim nowinkom w rzymskim katolicyzmie, które wyrażały się w dogmacie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny i o nieomylności papieskiej. And those people were actually a protest movement against those novelties. They said, we don't want to be new Catholic, we want to be Catholic as we find the Catholicity in the old church, in the Ecclesia Primitiva, the first church. I oni określili, że nie chcą być nowymi katolikami, chcą być tymi katolikami, którymi do tej pory, którzy odwołują się do kościoła pierwszych wieków, to Ecclesia Primitiva. So that movement was excommunicated in 1971, and so they organized themselves in what they called a church of urgency, first of all in Germany, and afterwards also the church in Germany, yes, and of urgency. So, ruch ten został ekskomunikowany w 1871 roku i w Niemczech, i najpierw zorganizował się strukturę, która się nazywała Kościół w potrzebie, of urgency, of Notkirche, tak, Notkirche. So we and those people knew that there was an independent Catholic Church in the Netherlands already, issued from another disaster actually that happened in the beginning of the 18th century. I ci ludzie wiedzieli, że w Holandii istnieje niezależny kościół katolicki, który istniał z troszeczkę innych, zaistniał z zupełnie innych powodów na początku XVIII wieku.
It was also a conflict with the Vatican in a very difficult time in the Netherlands for the churches or for the Catholic Church. To konflikt z Watykanem w bardzo trudnym czasie dla Kościoła w Holandii. Yeah, and it was about the bishop's appointment in Utrecht. I związany był ten konflikt z nominacjami biskupimi w Utrechcie. And also those people, so the chapter of Utrecht elected their own bishop as they had a right, as they had a medieval right to do it. But also all those people involved in that election and in that situation were excommunicated. Kapituła, tak było jej prawo w Utrechcie, wybrała swojego biskupa i została razem z innymi ludźmi ekskomunikowana. This also with us, it wasn't the aim to grant another church or to start another church, but we were in difficulties actually and excommunicated, so you have to do something and you have to organize yourself. But it wasn't the aim to stay apart from Rome actually. Nie było, podstaw tego nie leżała idea, aby założyć nowy kościół, zorganizować nową rodzinę eklezjalną, ale chodziło o to, że musieliśmy się w tej nowej, trudnej dla nas sytuacji zorganizować. Nie chodziło nam zupełnie o to, żeby się oddzielać od Rzymu. But in every crisis there is a vocation, there is a calling. Ale w każdym kryzysie jest też również powołanie. So you have to learn from those difficult situations and trzeba się uczyć z tych trudnych sytuacji. And people have tried to do it actually. I ludzie rzeczywiście próbowali tak czynić. So we find ourselves in the 20th century in close relationship to the Anglicans, but also in close relationship to the Orthodox churches. I tak w XX wieku znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której mieliśmy dużą bliskość do Anglikanów, ale również do kościołów prawosławnych. With whom we are sharing actually our theology of the church and all important theological insights and dogmas. Z którymi też dzielimy naszą teologię kościoła, nasze rozumienie kościoła, ale również wiele różnych innych kwestii teologicznych. So we are really Catholic. Więc jesteśmy naprawdę katolicy. We have an independent from Rome. Jesteśmy niezależni od Rzymu. Not because we want to be completely independent, we want to be a part of the universal church. I nie dlatego, że chcemy być totalnie niezależni i nie chcemy być członkami Kościoła powszechnego, uniwersalnego. And we are trying to contribute to that universal church with our way of being Catholics. Ale właśnie jesteśmy częścią tego Kościoła i staramy się wnieść wkład do tego uniwersalnego Kościoła poprzez sposób, jaki jesteśmy. So you have three types of church within our communion. Trzy typy Kościoła wewnątrz naszej wspólnoty. First of all, there is that church in the Netherlands. It's the oldest one. Jest Kościół w Holandii, który jest najstarszym Kościołem. Actually, the continuation of the church that was founded by St. Bernard in the 8th century, so the continuation of the medieval church. Jest to właściwie kontynuacja starożytnego kościoła założonego przez misjonarza świętego Wiliborda. Second type is the grouping of those churches that issued from that conflict about the First Vatican Council. Druga grupa to są kościoły, które wyłoniły się z konfliktu właśnie wokół pierwszego Soboru Watykańskiego. And there is a third type of churches of which the Polish National Church is a representative actually. Churches issued from a kind of emancipation movement, you can say. Jest też trzeci typ kościołów, którego przykładem jest chociażby Kościół Polsko-Katolicki w Polsce, który wyrósł z pewnego ruchu emancypacyjnego wewnątrz kościoła. So we are about 200,000 faithful in Europe, concentrated in Western and Central Western Europe, about 230 parishes in eight dioceses. Jest nas zatem, jeśli chodzi o Europę, około 200,000 wiernych skoncentrowanych w many countries? Eight dioceses. W ośmiu diecezjach i około 230 parafiach. Okay.
So we are also acknowledged and recognized as a small Christian world communion, one of the smallest one by the World Council of Churches. Jesteśmy jedną z najmniejszych wspólnot, która są członkami Światowej Rady Kościołów. And you are right, Professor, that the role of the Archbishop of Utrecht, you can compare that role within our small community with the role of the Archbishop of Canterbury in that large community of the Anglican Communion. I miał rację ksiądz profesor Papocki, mówiąc, że rola arcybiskupa Utrechtu jest porównywalna z rolą arcybiskupa Canterbury we wspólnocie anglikańskiej. I will come back to our ecumenical relationships and in a moment. Yeah. A nasze relacje ekumeniczne, o naszych relacjach ekumenicznych będę mówił za chwilkę. Bardzo dziękuję i rozpoczynamy drugą fazę. Będę prosił o wypowiedzi na temat Kościół, jedność, różnorodność, wolność, ekumenizm. I would like to ask you about some comments about such topics like the church, diversity, freedom, and ecumenism. Okay. The big themes, actually, unity, diversity, and liberty. Okay, but first of all, about our ecumenical relationship. So you heard already that we are in a close friendship, actually, in full communion with the Anglicans. Jeśli chodzi o nasze kontakty ekumeniczne, już Państwo słyszeli, jesteśmy w bliskiej relacji, przyjaźni, a właściwie w pełnej komunii z Kościołem Anglikańskim. In the same agreement that we have with the Anglicans, we have it also with a large church on the Philippines, with and churches in Portugal and in Spain. I podobną umowę, jaką mamy właśnie z Kościołem Anglikańskim, mamy też z kościołami niezależnymi na Filipinach, Portugalii, w Hiszpanii. Also with the Orthodox world, we have a full agreement on all important theological issues. Także z kościołami prawosławnymi mamy pełne porozumienie na wielu płaszczyznach teologicznych. So we are in close relationship with the ecumenical patriarchate as well. Pielęgnujemy bardzo bliskie relacje ekumeniczne z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola. And also we have a very interesting dialogue with the Roman Catholic Church. I także mamy bardzo interesujący dialog z Kościołem rzymskokatolickim. Interesting is that now in the new documents issued in 2009 and 2016, they call the problems we have, old Catholics and Roman Catholics, or the conflict between Roman Catholics and old Catholics is called as a family quarrel. I w tych dokumentach dialogu starokatolicko-rzymskokatolickiego, w dokumentach pochodzących z roku 2009 i 2016, te problemy, jakie nas dzielą z rzymskimi katolikami, nazywane są sporem rodzinnym, kłótnią rodzinną. But first of all, about unity and diversity. As I said, our criteria, or our criterion, and our inspiration is the church, undivided church of the first centuries. Jeśli chodzi o kwestie związane z jednością i różnorodnością, to dla nas głównym kryterium jest kościół niepodzielony, kościół pierwszych wieków. So crucial in that catholicity of that first church of the Ecclesia Primitiva was that unity in diversity. There was a lot of diversity within the church, and it didn't make a problem to be in close contact to one another. Kluczowym aspektem w tym kościele chrześcijańskim pierwszych wieków była właśnie jedność w różnorodności. Ona nie stanowiła wówczas żadnego problemu. I think you, when we read the New Testament, for instance, so you are different, you have different types of churches, different
ships of churches actually, and they are in relationship with one another. Mm-hmm. I gdy czytamy Nowy Testament, to wiemy, że mamy kościoły różnego typu, w swoim różnym, różnych sytuacjach. Yeah, so we have to learn from that situation. It isn't impossible. You don't have to think the same of, you don't have to be of the same opinion to be in communion with one another. Musimy zatem brać przykład z tych kościołów pierwszych wieków opisanych w Nowym Testamencie, że nie trzeba być takimi samymi, aby być ze sobą w pełnej komunii. I think the most important thing is to be in dialogue with one another and to offer one another the freedom of thinking and of developing your own thoughts and so on. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy pozostali w dialogu i zaoferowali innym wolność samodzielnego myślenia. So from that point of view, liberty is a condition actually in order to be in unity or to yeah, to make unity possible. There is no unity without liberty, I think. Zatem wolność jest stanem, który pozwala nam, ażebyśmy mogli być w jedności. And I think the what crucial is in the church is that we are in communion with one another. How diverse we are. We have to be in communion with one another because that's our witness that we have to offer to the world. I niezwykle kluczowe jest to, żebyśmy byli w komunii, w jedności ze sobą nawzajem, a żebyśmy w ten sposób mogli też składać świadectwo wobec świata. How sometimes I put it in this way, and I think it's right. How can humanity believe in unity if there are no Christians to show that you are that unity is really possible? And I'm repeating the gospel actually in John 17. How can humanity, human beings, how can the world believe in unity when Christians don't show that unity actually? That's our mission. That's our common mission. Naszą wspólną misją jest to, czy jak możemy pokazać ludzkości naszą jedność, skoro jesteśmy podzieleni? I to jest właśnie nasze wspólne zadanie, że musimy ludzkości pokazać to, że jesteśmy razem, że jesteśmy jednością. And the last point I want to add is, and that's something we learned from the certainly from the old Catholic movement, that is our openness to all kind of cultural and social developments. I to, czego się nauczyliśmy właśnie z ruchu starokatolickiego, jest to, że jesteśmy otwarci na rozwój społeczny, na to, co się dzieje w naszych społeczeństwach. It's also the Second Vatican Council that has declared that the Holy Spirit is working actually in the world and in all kinds of secular developments and so on. Także Sobór Watykański II powiedział, że Duch Święty działa w społeczeństwie, w tym wszystkim, co się dzieje w naszych społeczeństwach. And we are called to relate to those developments. Jesteśmy wezwani, żebyśmy odnosili się do tych nowych sytuacji. And as we can read in the letter of St. Peter, so to evaluate them and jak czytamy w liście świętego Piotra, powinniśmy też oceniać je. And to accept those things and to adopt those things who are positive and constructive and for humankind. I powinniśmy przyjmować te rzeczy, które są konstruktywne, pozytywne. And to throw away the other ones. I odrzucić inne. It's our responsibility, I think, as Christian believers. Myślę, że to jest nasza odpowiedzialność jako chrześcijan. So liberty is a condition for unity. Diversity is a normal and it's a gift actually, a gift that is given by the Lord Himself, by the Creator Himself. Zatem wolność jest warunkiem dla jedności, a różnorodność jest darem, jest czymś zupełnie normalnym, który jest nam dany przez Pana i zupełnie normalną sytuacją. And He, the Creator, our Creator, is working together with us in order to create unity among humankind
in this. I nasz Stworzyciel współpracuje razem z nami, ażeby tą jedność między chrześcijanami urzeczywistnić. I think that openness is very typical for all Catholics and myślę, że ten punkt widzenia jest bardzo typowy dla starokatolików. In that respect we are a Catholic church that is very related to the experience of people and to the life of the world. I w tym sensie jesteśmy też bardzo otwarci, tak, do wobec ludzi na ziemi, na, wobec ludzi, którzy są na powierzchni. Okay. Okay. Thank you. Jeżeli chodzi o biskupa Michaela Barrowsa, zrobię krótkie wstęp, także można tłumaczyć naszym gościom na angielski. As for Bishop Barrows, I would like to make some kind of short introduction. W internecie oglądałem jego życzenia na Boże Narodzenie roku 2017. On the internet I saw your Christmas wishes for the year 2017. Motywem przewodnim było puste krzesło, empty chair. Yes, the leitmotiv was the empty chair. W Polsce jest to zwyczaj, który zachowujemy. In Poland, it's a custom which we very cherish. I chciałbym powiedzieć dowcip. I'd like to say a joke. Jest to ekumeniczny dowcip, opowiedział go kiedyś katolicki biskup. It's a ecumenical joke which was told by the Roman Catholic bishop. Chodziło o to, żeby zasady wcielać w praktykę. It was about implementing rules into practice. Była Wigilia Bożego Narodzenia. There was Christmas Eve. Rodzina siedzi przy stole. A family was surrounded, was gathered at the table. Gdzie jedno miejsce jest puste. Where one chair is empty. Miejsce puste dla nieoczekiwanego gościa. It was an empty chair for an unexpected guest. I w którymś momencie and out of the silence rozlega się pukanie w drzwi. Somebody knocked at the door. Ojciec wychodzi, otwiera drzwi. Father goes out, opens the door. I patrzy, tam stoi nieoczekiwany gość. And he sees an unexpected guest. Który prosi, czy mogę się przyłączyć do kolacji wigilijnej, świątecznej do was? Who asks, may I join you at your Christmas table? A gospodarz, ojciec odpowiada, wybacz, niestety. But the father says, sorry, it's not possible. Ponieważ u nas jest taka tradycja, że przy wigilijnym stole zawsze jedno miejsce musi być puste. Because we have this tradition in our family that always one chair has to be empty. A zatem biskupie Michaelu, jedność, różnorodność, ekumenizm, trochę teorii, trochę praktyki. So Bishop Michael, unity, diversity, liberty, ecumenism, something out of your practice. That you want to have some time for questions too. Can you repeat it? I'm conscious you want some time for questions at the end too. Jestem świadomy tego, że chcecie Państwo również na końcu zadać pytania. So I will say a few words from the perspective of my background about ecumenical development. Więc z mojej perspektywy chciałem powiedzieć coś o rozwoju ekumenicznych kontaktów. And one of the reasons why Poland seems rather like home. Jeden z powodów, dla których Polska wydaje się jakby domem, is that I'm used to living in a country with a very historically large and strong Roman Catholic Church. Jest fakt, że jestem przyzwyczajony do tego, że żyję w kraju, w którym również historycznie jest jeden dominujący kościół rzymskokatolicki. I was a child in the years immediately following the Second Vatican Council when Pope John the 23rd famously opened the windows of the Vatican. Byłem dzieckiem, kiedy odbywał się Sobór Watykański II, kiedy to, jak wszyscy wiemy, papież Jan 23 otworzył okna kościoła. And I suppose in the aftermath of Vatican II, there was great hope that there would be organic unity within a relatively short time. I myślę, że po II Soborze Watykańskim, na fali Soboru Watykańskiego
II, była bardzo silna nadzieja, że do organicznej jedności między kościołami dojdzie bardzo szybko. And that of course was naive and rather innocent, but nevertheless it's always important that the dream of full unity never goes away. To było oczywiście naiwne, ale niezwykle istotne jest to, że sen, marzenie o pełnej jedności nigdy nie znika. So you told a joke, I'll tell another. Powiedział się bardzo dowcip, ja opowiem inny. My late father was an Anglican priest. I grew up amongst clergy. Mój ojciec był anglikańskim księdzem, dorastałem w rodzinie duchownego. And he was a great friend of the local Roman Catholic priest, and they used to have a lot of meals together and have both friendly conversations and arguments, as you do. I był wielkim fanem, wielkim przyjacielem lokalnego księdza rzymskokatolickiego. Często się spotykali, jedli, ale też się wspierali. And one of them told the other a story of clergy of different traditions trying to prove which church was best and get God on their side. Jeden opowiedział drugiemu dowcip o duchownym, który próbował udowodnić, który kościół jest najlepszy i po stronie którego kościoła stoi Bóg. So they decided the best thing to do was to put a note on the altar one night, a note addressed to God saying, which church do you think is best? If you may repeat, they decided to put a note to God on the altar one night, asking God which church he thought was best. Pewnej nocy postanowili zostawić kartkę na ołtarzu z napisem, z pytaniem do Boga, który kościół jest najlepszy. And they prayed very hard that God would give the right answer. I bardzo mocno się modlili, żeby Bóg dał im prawdziwą, dobrą odpowiedź. And in the morning they found a note on the altar which said the following. I następnego ranka znaleźli na ołtarzu kartkę. All religious traditions are the same to me. Wszystkie tradycje religijne są dla mnie takie same. Signed God S.J. Podpisane Society of Jesus. Podpisane S.J., czyli Jezuici. And of course, with the Pope who is a member of the Jesuit order, God's answer has been, as it were, demonstrated. And I think people of many traditions would want to rejoice in how Francis has shown in many ways how the papacy can be a servant of the unity of the Church. I odnosząc się do obecnej sytuacji, można powiedzieć, że papież Franciszek pokazał, jak papiestwo może służyć dziełu jedności. Although not everything is solved yet, and there have some tricky issues which were already mentioned concerning Vatican I. Mimo że nie wszystkie rzeczy zostały wyjaśnione, rozwiązane i pozostały wciąż pewne kwestie, które chociażby wspomnieliśmy, Sobór Watykański I. Like our friends of the old Catholic churches, tak jak nasi przyjaciele z kościołów starokatolickich, we also have had in Anglicanism a long-standing formal dialogue with Rome. Także my mamy wspólny dialog z Kościołem rzymskokatolickim. And it has achieved substantial agreement in many vital areas. I osiągnęliśmy wiele kluczowych porozumień na wielu obszarach. Ministry, Eucharist, służba, Eucharystia, even the place of devotion regarding Mary. Nawet kwestia kultu maryjnego. But there have, of course, been what might be perceived as some by some as setbacks. Ale są też pewne kwestie, które przez niektórych były odczuwane jako krok wstecz. And I suppose one area of obvious difficulty has surrounded the ordination of women. I jedną z takich trudności była kwestia święcenia kobiet. Something we share with the old Catholics. Coś, co dzielimy razem z kościołami starokatolickimi. And having ordained many women, I've never felt other than joyful about it. I ordynując tak wiele kobiet, nie czułem się tak wspaniale. However, I acknowledge that it is a stumbling block still, at least officially, to many of our Roman Catholic friends. Aczkolwiek uznaję, że dla nas, dla wielu naszych katolickich, rzymskokatolickich przyjaciół, jest to nadal kwestia nie do przejścia. And perhaps the final point I want to make is this, because there's just 15 minutes left. Jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałem powiedzieć, bo zostało jeszcze 15 minut. One of the things you learn as a bishop is that there is formal ecumenism. Jedną z rzeczy, którą się uczysz jako biskup, jest to, że jest formalny ekumenizm.
And there's also informal ecumenism. Ale jest też nieformalne. In other words, the people of God doing what they believe to be right. To znaczy, że lud Boży robi to, co uważa, że to, w co wierzy, to, co uważa za słuszne. And sometimes bishops aren't meant to approve of what the people of God think to be right. I czasami biskupi aprobują to, co lud Boży uważa za słuszne. But there's also a time when you turn a deliberate blind eye. Ale czasami są też momenty, kiedy celowo przymyka się oko. And as I look certainly in my own diocese at the ecumenical activity of the faithful, i gdy spoglądam w swojej własnej diecezji na ekumeniczne aktywności moich wiernych, I see a good deal happening that probably officially isn't meant to be happening. Widzę wiele rzeczy, które się dzieją, ale oficjalnie nie powinny mieć miejsca. And I say to myself, like Gamaliel in the Acts of the Apostles. I mówię wtedy do siebie jak Gamaliel w Dziejach Apostolskich. If this is not of God, it'll stop, and if it is of God, it'll keep going. Jeśli to nie jest z Boga, to przestanie, minie. Jeżeli jest to z Boga, będzie trwało. And sometimes I think that our Lord Himself. I czasami myślę, że nawet nasz Pan. Believed to an extent in creative law breaking. I że nasz Pan już wierzył do pewnego oczywiście stopnia w kwestię w łamanie prawa. And the hardest part of being a bishop is when you keep the law and on the other hand when you hope other people will break it. Myślę, że na tym też polega bycie biskupem, że żeby uważać na to, żeby przestrzegać prawa, ale też nadziei na to, że inni będą je łamać.